Witam wszystkich w piątek. Znajdujemy się w ruinach pałacu w Knossos. Przed chwilą przyjechałem, to nie jest daleko od Heraklionu. Idziemy sobie pozwiedzać. To jest gościu, który to odbudował. No nic, idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i jest pewna atrakcja. Można sobie puścić pawia. Tam jest drugi. Może to pawica? Nie wiem, ja się nie znam na tych płciach. Pięknie. W ogóle ładna okolica, nie? Tam jest coś ładnego, góry. No kawał pałacu, jakby nie był. Jakby nie było, to kawał pałacu. O, tam jest ich więcej. No, elegancko. Lepiej by było, jakby było to w całości, no ale... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Kopie fresków. No kawał pałacu, kawał.
No i pomyśleć, że kiedyś się tak budowało, nie? Kamień na kamieniu. Połączony czymś tam. No. Kolumny. Chyba do kąpieli. Cisza i spokój, nie licząc tych Niemców. Takie zwiedzanie to ja lubię. To jest ładne. Dobra, pałac zostawiamy, idziemy do auta. I jedziemy dalej oglądać ruiny. Prawdopodobnie. Gdzie mam kluczyki? O, jest, dobra, jedziemy. Tak, i kolejne ruiny, prawie 50 km dalej, ale okolica ładniejsza. No i miłe zaskoczenie przy wejściu, w zimowym okresie jest połowa ceny za wejście, więc się opłacało przyjeżdżać. Idziemy zobaczyć makietę. No i oczywiście Niemcy, jak wszędzie. Okej. Ein Reisegast hat die Frage gestellt. Wir haben auch die Möglichkeit später diese als Modell zu sehen, die es einmal ausgeschaut hat. Aber ich würde gerne Ihnen mal die Fundamente zeigen. Nachdem Sie die Fundamente gesehen haben, ein Bunden ist das. Siehst du ja hier, hier war das Seil drauf. Und da hier. Zwei, drei Stockwerke. No, zabezpieczone, żeby nie niszczało. No. Patrz, tyle tysięcy lat to wytrzymuje. To jest po prostu niesamowite. Tak jak i pejzaż jest niesamowity. No się okazuje, że trochę to potłuczone było. No, ktoś to składał do kupy. Puzzle trójwymiarowe. Świetna rzecz. No i teraz weź, człowieku, spróbuj wyobrazić sobie, co tu było. Jak tu mieszkali ludzie. Prawda?
labirynty, normalnie. Nie, nić Ariadny. Pamiętamy z mitologii. To coś w tym stylu. O, tu nie ma przejścia. Żeby to jeszcze wyższe było, to by rzeczywiście można było się pobawić. To może tędy. Minotaury i tak dalej. Na co człowiekowi przyszło, nie? Przyszedł, zapłacił, żeby oglądać stare kamienie. O, resztki kolumn. Fajnie, fajnie. No i kolejne miejsce, w którym musiałem się zatrzymać. Piękny widok z góry, ale to ponoć jeszcze nic, bo tu można wejść na górę i to zamierzam właśnie zrobić. Może pięknie. To idziemy, co? Mohos Village, czyli do wioski można pójść tędy. No to spróbujmy, może nie do samej wioski, ale kawałeczek do góry. Trzeba trochę uważać, bo te schody to nie są za ciekawe, ale... zamknięte. Panie kochany. No to co to jest za... Co to jest za robota? Ja się pytam, no ale stąd i tak jest ładnie, ładnie widok. Można się pochwalić. No dobra, zaczął padać deszcz. Nie aż tak może bardzo, ale trochę zaczął, więc schodzimy na dół. I lecimy do domu, bo chociaż kurczę, tu jest tak ładnie. No, jest to wszystko zagrodzone. Ciekaw jestem czemu. Może na zimę po prostu to zagradzają, bo tu potrafi pewnie śnieg spaść, nie? No, bo tu jest też zagrodzone, a tu jest przejście. Tu jest przejście dalej, nie? Tu można sobie zejść na sam dół. No, ale to jest zagrodzone. Pewnie w okresie zimowym nieczynny ten szlak. No dobra. To wracamy do auta. Bo to już trochę pada, jak widać zresztą. I lecimy. Wracamy teraz już do hotelu na razie, potem jeszcze wyjdę sobie na miasto na krótki spacer. Podziwiajcie widoki tutaj, naprawdę są bardzo ładne, się ładnie zjeżdża z góry tutaj,
Tam jest miejscowość Malia. Heraklion jest za nami, czyli w kierunku zachodnim. Jeszcze trzeba zatankować auto, żeby jutro rano już się tym nie martwić. Jeśli chodzi o ruiny, no to tak jak mówiłem, to jest dosyć ciekawe, chociaż jakoś nie zajmuje mnie bardzo. Ja nie mam takiej wyobraźni przestrzennej, żeby sobie móc urzeczywistnić jakby kształt i potęgę tego budynku, którego ruiny oglądam właśnie, więc to nie jest dla mnie jakoś bardzo atrakcyjne. Przy moich skłonnościach do refleksji to zawsze mam pewne przemyślenia i zawsze mnie to uczy pokory, jak patrzę właśnie na tego typu ruiny, uświadamiając sobie, ile one mają lat. Przed nami byli ludzie, długo przed nami, po nas też będą ludzie, więc na pewno nie ma tutaj powodu do jakiegoś wynoszenia się, do jakiejś pychy, że my Bóg wie co robimy w tej cywilizacji i że nasz postęp jest fantastyczny. Wcale nie jest, bo te budowle, które budowali właśnie starożytni Grecy czy Rzymianie, one też są wspaniałe, są majestatyczne i ludzie je podziwiają do dzisiaj. I one są, przede wszystkim trwają. A te nasze co, na 50 lat, 100 lat, a potem się sypie. Więc to zmusza do refleksji, zdecydowanie. I uczy pokory. Pokory i może takiego solidnego podejścia do swojej pracy. No, szkoda, że ta przejrzystość powietrza jest nieciekawa, bo teraz byłoby widać, ja widzę, ale to ledwo widać, więc kamera na pewno tego nie uchwyci. Widać ten szczyt ośnieżony, Psiloritis tak zwany, tak się nazywa. Najwyższy szczyt, on ma prawie 2500 metrów tutaj na Krecie. Jest ośnieżony, więc się wtapia tutaj w tło, w niebo, ale ja go trochę widzę, trochę majaczy jakby. Kurczę, no szkoda, że są te chmury. Pięknie by go było widać teraz. No jeszcze jedna wycieczka. Piękne miejsce dzisiaj, ostatnia już chyba. Trochę kropi, ale to nie szkodzi. Idziemy zwiedzać ruiny zamku Palaio Castro. Piękne widoki dookoła, jak zwykle zresztą. No ta ścieżka taka dosyć ciekawa, fajna, dzika. Pewnie nikogo tu nie będzie. Więc idziemy, no zobaczymy, gdzie to mnie doprowadzi. No i takie rzeczy to ja lubię, no dojście bardzo fajne, a nie tam jakieś trasy turystyczne dla leniuchów. O. No, lęk wysokości trzeba pokonywać. Ja jestem, jak oni tu wchodzili w starożytności.
ale dosyć ciekawie. No super. Tam jakie fajne miasteczko czy wioska? Wioska raczej. Dobra, zobaczmy co jest na górze. No tak, z pałacu zostały strzępy. Z pałacu zostały strzępy. Ale robi się całkiem przyjemne miejsce do spędzenia czasu. I co? Może być sympatycznie? No może być. Jak najbardziej może być. Jak okiem sięgnąć, piękne tereny. No przejrzystość powietrza dzisiaj słaba. Te kominy ktoś tam wybudował, to ja bym go zastrzelił osobiście za akcję dywersyjną tutaj przeciwko pięknu wyspy. Ale to nie szkodzi. No, jestem już w domu, parking wygląda tak, że za dużo przestrzeni tu nie ma. Dobra, ale do domu nie pójdziemy, tylko pójdziemy sobie jeszcze na deptak. Niam. Fajne rzeczy. Jest trochę mniej tu życia niż wczoraj. Mimo że piątek. No ale trochę popadało, może dlatego. O, kościół świętego Tytusa, pierwszego biskupa Krety. No, tu mnie jeszcze nie było. No dobrze, chwila ciszy, jak zawsze przydatna. No i tak, poznajemy, prawda, Fort Północny. No i idziemy tutaj sobie zobaczyć, jak to wygląda. I wejdziemy znowuż na te fortyfikacje, tym razem od strony wschodniej. I przejdziemy sobie w to miejsce, w którym wczoraj zaczynałem. Dzisiaj tak nie wieje, jest sympatycznie, także będzie miło. No i wchodzimy tutaj w bramę. Brama do miasta. No, usiłuję odkryć, jak tu wejść na górę. Nie jest to takie proste, jak się okazuje. Ale nic, to idziemy. No, wygląda na to, że to była potężna twierdza. Te mury wyglądają na takie nie do zdobycia. No dobra, wydostałem się. Eleftherios Venizelos.
taki gostek, nie? No, jestem już na murze. Teraz idę ku górze. A tu miasto. Mniej ciekawy, może fragment taki slamsowaty. Po tamtej stronie lepszy. Ale dość ciekawie. O, może w końcu zobaczę te góry ośnieżone. Mało wyraźnie je dzisiaj widać, ale widać, coś tam najaczy. No, tak wygląda ulica z góry. No, wieczór się zaczyna, więc ruch się zwiększa. Jak to w Grecji. No i jestem w miejscu, z którego wczoraj wychodziłem. Lepsza jest pogoda. Także piękna panorama dzisiaj po zmierzchu. Pięknie tutaj, można by było zostać. Można by było zostać. No, jakiś taki skrót namierzyłem do domu. Zobaczymy. A już bliziutko. No dobra, ostatni wieczór w tym pięknym miejscu. No, kurczę, no, żeby mieć taki widok z okna w domu, to jest po prostu czad. Jeszcze z tej strony pokażę. No, muszę powiedzieć, że strzał w dychę to był, żeby tu przyjechać, naprawdę. Strzał w dychę. No. Dobra, ogarniemy się trochę, bo rano trzeba wyjeżdżać, także trzeba się trochę ogarnąć i żeby być na rano gotowym. No, będzie trzeba ruszyć gdzieś koło piątej wyjeżdżać już stąd, czyli piątej opuszczamy lokal. O 5 opuszczamy lokal. Także rano nic nie nagram, wybaczcie. Rano nic nie nagram, dopiero potem może jakoś, albo z samolotu, albo już, zależy w jakim będę stanie, albo już w Warszawie. No to dobrej nocy.